Witam Was w moim programie TJ Guns. Ja mam na imię Tomek i chciałbym Wam zaprezentować dzisiaj broń, która nie mieści mi się w kadrze. Zobaczcie, no coś niesamowitego. I trochę opowiedzieć o naszym tutaj prawodawstwie przy okazji. Ten karabin, który tutaj mam, jest to karabin Madsen. To jest według starszej nomenklatury lekki karabin maszynowy. Jeden z najwcześniejszych, ten bodajże z 1906 roku. To jest odmiana dosyć współczesna na kaliber 30.06. Duńczycy robili ten karabin w wielu kalibrach. Co ciekawego na jego temat można powiedzieć, to jest to, że jeżeli znacie konstrukcję karabinu angielskiego Martini Henry, to zasada działania tej broni jest dokładnie taka sama. Opadający po prostu blok. Dołożono oczywiście system gazowy, magazynkowe ładowanie, zasilanie całej broni i tak dalej, z magazynkiem u góry. No, broń niesamowicie ciekawa. Do dzisiaj używana przez BOPE w Brazylii, czyli specjalne siły policyjne. Także, wow, prawda? O rany, ale zobaczcie. No nie wiem, to jest chyba z 20 kilo tej broni. Muszę wyjaśnić od razu, ten karabin to jest deko. Tak zwane, ale... To jest wszystko, wszystkie bebechy są w środku. Wszystkie bebechy są w środku i tutaj mamy w Ameryce takie prawo, że nawet z takiego deko, jeżeli mamy taką ochotę, możemy sobie zrobić broń całkowicie legalnie. Każdy obywatel tutaj ma prawo skonstruować bez pozwolenia rządu, bez numerów, bez niczego, broń dla siebie. Oczywiście ta broń musi być w ramach przepisów prawnych. Czyli nie może być mniejsza niż jakaś tam długość, nie może strzelać ogniem ciągłym, to nie może być broń integralnie wytłumiona, tego typu rzeczy, prawda? I jeżeli zdecydujemy się coś takiego zrobić z tego deko, musimy strzelać z zamkniętego zamka, żeby nie była traktowana jako broń maszynowa, więc możemy coś takiego sobie zrobić właśnie z takiego deko. Jest tutaj też takie prawo, że receivery, czyli szkielety, nie mogą być wykorzystane ze starej broni, z broni wojskowej, która byłaby dostosowana do broni automatycznej. Ale ATF, czyli nasza agencja zajmująca się właśnie tymi rzeczami o broni, pozwala na to, żeby ten receiver był przecięty w trzech miejscach palnikiem i na przykład ten receiver, ten szkielet się po prostu spawa z powrotem. Oczywiście trzeba mieć umiejętności do tego. I to już jest traktowane jako nowa broń, prawda? Więc być może tutaj się to stanie w tym karabinie. Oczywiście broń musi strzelać z zamkniętego zamka, co akurat w tym przypadku jest normalne. I musi zostać zaaprobowana przez ATF, dlatego że to wiadomo, jest taki układ, a nie inny, więc oni zobaczą, jak to będzie działało ta twoja budowa, ok? To jest w przypadku takiej broni. Ale na przykład, jeżeli chcemy zrobić pistolet, chcemy sobie zrobić, nie wiem, AR albo coś w tym stylu, tak zwane 80% szkielety są dostępne i bez żadnych zbędnych formalności, przy odrobinie umiejętności mechanicznych możemy sobie coś takiego zrobić. I to jest absolutnie, absolutnie legalne. Oczywiście, jeżeli będziemy kupować, tak jak ostatnio u nas jest coś takie, taki rumor, że pewna firma, która dystrybuuje, produkuje i dystrybuuje 80% szkielety do pistoletów Glock, została najechana w cudzysłowie przez ATF, prawda? ATF to jest właśnie ta agencja rządowa zajmująca się bronią. Więc w jakim celu oni najechali tą firmę? Najechali, no po prostu sprawdzić komputery, sprawdzić wszystkich odbiorców, kto zamawiał, prawda? Chodzi tutaj o to, że oczywiście internety są pełne bzdur typu takich po prostu ludzi, którzy
starają się wzniecać panikę i dzięki temu mają wyświetlenia, prawda? Chodzi o to, że nawet jeżeli to nie jest nic nielegalnego posiadać coś takiego, czy sobie zbudować broń, ale jeżeli ATF, sprawdzając listę, sprawdzając tych ludzików, którzy pozamawiali tą broń, stwierdzą, że ten i ten leczył się psychicznie, ten i ten jest kryminalistą, tak? Siedział powyżej jednego roku w więzieniu i tak dalej, bo to jest też osobna sprawa, jak tutaj u nas jest z aresztowaniem i z więzieniem, tak? Czy można posiadać, czy nie można posiadać. Więc jeżeli ktoś jest felon tak zwany i nie może posiadać broni, jeżeli zamawiał coś takiego, to na pewno mu wbiją kurczę na mieszkanie. Także, a każdy inny posiadacz nie ma się czego obawiać absolutnie, więc byłby dosłownie no zgnili w sądach, dosłownie, jeżeli coś takiego by ATF zrobiło. Więc być może będzie to przyszły projekt, być może nie. To jest naprawdę bardzo dużo pracy. Zresztą widzieliście ten karabin na broni palnej i tak dalej. To jest broń Wiktora, mojego kolegi. Więc być może kiedyś, prawdopodobnie nie, ale jest taka oczywiście możliwość. Nie epatuję tymi piwami tutaj nikogo i nie zbieram puszek po piwie. To był po prostu kalendarz adwentowy. No dalej jest jeszcze, bo dzisiaj jest kilka dni przed Wigilią, więc jeszcze parę piwek zostało, tak? U nas takie kalendarze adwentowe są. Nie czekoladki, ale piwka, nie? Także taka zabawa. Tak jak już wspominałem, tutaj jest kaliber 30.06, Thorium 6. Co ciekawe, te magazynki są jednorzędowe. Naprawdę są. Nie chcę już mi się tej broni w zbliżeniu pokazywać, dlatego że nie mogę jej rozebrać, nie mogę nic z nią zrobić. W każdym razie, no broń jest niezmiernie ciekawa. Tak jak wspominałem, jest to jeden z pierwszych, jeśli właściwie nie pierwszy, ręczny karabin maszynowy ogólnego przeznaczenia. Bardzo dobrze, mocno używany przez Rosjan. Może nam się. To można z niego suchy strzał oddać. Ale naprawdę jest niesamowity. Przyrządy celownicze położone z boku. Także. Przesunięte troszeczkę. Ze względu na magazynek. No ciekawostka, nie? Dzięki. Już naprawdę niedługo mam mnóstwo broni też pożyczonej. Bardzo ciekawe tematy. Święta lub zaraz po świętach możecie się spodziewać tych filmów na temat broni Carcano, na temat Mosinów, na temat broni 22, bardzo specyficznej. Też może kilka rozważań na temat takie bardziej filozoficzne tematy związane z bronią. Na przykład, dlaczego karabiny lever action nie zrobiły kariery jak bolt action, przecież też były używane w działaniach militarnych, wojskowych itd., itd. Mimo niewątpliwych ich zalet, dlaczego po prostu nie, tak się nie stało. No oczywiście co, no wisienka na torcie, garant. Więc mam tam jeden pożyczony, jeden mój. Myślę, że będzie ciekawie się ten rok zapowiadał. Trzymajcie się. I do zobaczenia już niedługo. Cześć.